porażenie wiotkie zwieraczy odbyto, tak na marginesie sobie wyobrażam, kto by chciał prąd trójkątny tutaj zastosować. To jest pacjent po urazie rdzenia kręgowego i chciałbym też zwrócić uwagę na to. Ja mam dużo pacjentów po urazach rdzenia kręgowego, którzy mają problemy z pęcherzem neurogennym, ze zwieraczami odbytu. Nikt się tym na dzień dzisiejszy nie zajmuje. Słuchajcie, tym ludziom można pomóc, jak najbardziej. Można pomóc, tym bardziej, że tu jest pewne qui pro quo. To nie pęcherz robi się neurogenny po urazie rdzenia, tylko neurogenne są mechanizmy zwieraczowe. Bo jeżeli mamy podniesione napięcie na zwieraczach, to automatycznie poprzez interneurony idzie hamowanie do czynności wypieracza moczu i tak samo do czynności perystaltycznej jelit. Także jeżeli my normalizujemy napięcie na mięśniach na miednicy, no to pacjent zaczyna o wiele sprawniej, jego mięśnie miednicy zaczynają o wiele sprawniej funkcjonować. A tak wygląda elektromiogram wykonany u tego samego pacjenta po 19 miesiącach stosowania terapii. Tutaj też chcę zwrócić uwagę na pewną rzecz, jak przyjeżdżają pacjenci, nieraz sądzą, że 2 miesiące, 3 miesiące terapii wystarczą. Nie, nie wystarczą. Układ nerwowy regeneruje, ale robi to bardzo wolno.